Cześć siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Litwin i zapraszam was do kolejnego odcinka z Horizon Zero Dawn. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku zajmowaliśmy się misjami pobocznymi. Tym razem przechodzimy do misji głównej, idziemy do Kurhanu. I po drodze do Kurhanu, zobaczcie, jeszcze mamy 120 kilka metrów i tu mamy przeciwników. Jedna czujka, op, nie trafiłem w niego. I jeden jakiś tam kultysta. O, tu jest drugi, przepraszam, nie widziałem cię. Nie zostawię cię oczywiście tak samego. O, dobra. To już będzie po problemie. Oczywiście domyślam się, że to nie będą jedyni przeciwnicy jeszcze na drodze do Kurhanu. Ale zobaczymy. Zbierzmy, co tu mamy. Szkło pustyni. No dobra. Co tu jest? Opryszek kolejny. Skrzynia. No dobra. To idziemy. Zobaczcie, tu jakieś dziwne coś. Wyglądają jak macki? No, nie wiem. Metalowy diabeł. Tu mamy przeciwników? Nie, tu nikogo nie ma. Bunkier Kurhan. O! A nie, to... Myślałem, że ktoś biega, ale nie. Trochę się podrapię. Są też w środku. Dobra. Maszyna załatwiona. Tu mamy... O, ciało kogoś. Kapral Jana Mills. Tu mamy kolejne ciało. Sierżant Ames Gulijew. Ames. Fiona Morrell. Usizo Vandari. To w ogóle światowe, słuchajcie. Kapral Vandana Sarai. Z każdego... z każdego miejsca na ziemi tu byli żołnierze. Co tu się dzieje? Kto to jest? Kto to jest? Nie powinno zadziałać. Czas się rozejrzeć. Co to za dźwięki? Silence, odbierasz to? Co to jest? Ci żołnierze. Oni tu zginęli. Ludzie giną cały czas. Operacja kosztowne zwycięstwo. Co to znaczyło? Cokolwiek to było, chyba nie zakończyło się za dobrze. Operacja kosztowne zwycięstwo. My tu mamy zejść? Aha. O. Przepraszam. Myślałem, że pokazywało mi się zeskoczy na półkę. Myślałem, że zeskoczy na półkę. A ona zeskoczyła na sam dół. No cóż, mam nadzieję, że wczyta w miejscu, w którym przed chwilą byliśmy. Nie, wczytało przed jeszcze tutaj załatwieniem tej czujki i tych tu jego mościów. No, teraz gorzej mi poszło. Ej! What the? Co on taki żywotny? To powinno zadziałać. Dobra. Czas się rozejrzeć. Po wszystkim? Po wszystkim. Skażeni jesteśmy. Dobra. Zaraz to skażenie zejdzie. Operacja kosztowne zwycięstwo. Co to znaczyło? Cokolwiek to było, chyba nie zakończyło się za dobrze. Dobra. Okej, to idziemy dalej. Tutaj żołnierze musieli spać. Pewnie coś jak dormitoria w sercu matki. Tu mamy dzienniki. Ale przejdźmy dalej. Co to za miejsce?
Meble były metalowe? To niezbyt wygodne. Chociaż no. To świat metalu. Pewnie byli przyzwyczajeni. No właśnie. Myślę, że z drewna to już nic tu nie było. Tylko jedno łóżko. Może izba przywódcy. Sarai? Sarai była przywódczynią albo był? Uszkodzenie danych minimalne. Czy tu możemy gdzieś się wdrapać? Nie. Tu byliśmy. Czyli coś przeoczyliśmy chyba. Aha. Idziemy jeszcze niżej. Wow. Słuchajcie, jaskinia średnio wygląda. Obejrzyj drzwi. Niezbyt przyjemne miejsce do mieszkania. Nie ma zasilania. Przywróć zasilanie w drzwiach. No okej. Okay. Będą pewnie... Nie, nie ma przeciwników. Nie ma żadnych maszyn. Tu mamy zejście. Doskoczysz? Doskoczyłaś. Proszę, proszę. Nie widziałam tego od dzieciństwa. To musi być jakiś kod. Może spróbuję przeskanować przedmioty w okolicy. Dobrze wiedzieć. Góra, dół, lewo, prawo. Góra. Dół. Lewo. Prawo. Trzy linie zasilające, trzy źródła. Pierwszy z głowy. Jej, udało się. To lecimy dalej, tu. O, tu mamy coś. Ej, jak chcecie wiedzieć, jak spamiętałem reboot systemu geotermii, to szło tak. Zaszek leci na północ latem, na wschód wiosną, na zachód jesienią, na południe zimą. Północ, wschód, zachód. Poezja natury, północ, majka mechanika, co? Wschód. Przerastam oczekiwania. Zachód. I na południe. I drugi. Jeszcze jeden. Pięknie. A jeszcze jeden jest tam. Czy my tu przeskoczymy? Powinniśmy. Jest. Dobra. Góra, góra, dół, dół. Okej. Nie! Tutaj, tutaj, tutaj. O, właśnie. Jeszcze raz. I tu dwa razy. I będzie git. Chyba się udało. Przynajmniej tak to brzmi. Udało się. No to wracamy. Dawaj, dawaj, Aloy. No, no to dokładnie, otwarte. Odgłosy pracy i rozmowy. Więcej ludzi zaćmienia. Musi być inne wejście. No tak, ludzie zaćmienia będą. Jakiś rodzaj ogniwa. Ciekawe, do czego służy. Nowa misja? Znajdź zastosowanie dla ogniwa. Oho, już widzimy ludzi. Uj, widzimy maszyny. Nie szukają odpowiedzi, tylko. Zabij członków zaćmienia w zbrojowni. Wow. Trochę ich tu jest, słuchajcie. Zobaczmy sobie. Oznaczmy ich. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Oj, są też elitarni. Tu, tu i tu. Aha. Tu jeszcze jeden. To chyba będą wszyscy. No dobra. Fuck. Nikt tu nas nie widział. Czekajcie,
Spróbujemy się pozbyć chociaż jednego twardego. Dobra. Wow. Dobra, idą tu. Zróbmy tak. Dobra, nie. Wchodzą tu czy nie wchodzą? Tu jacyś idą. Ta. Dobra. Nice. Okej. Chyba dali spokój. Trafił kolegę, nie? Kolega może. Dobrze. Tam jeszcze maszyna jest, pamiętajcie. Wow. Dał znać? Chyba nie zdążył. A co to jest za maszyna? Skażony złomiarz. No to zaraz go... O, już go nie ma. O-o, tu idzie elitarny. Bang! Pięknie! I co? I został chyba ostatni. Wciąż wężą. Poszła górą! Dobra. Wszyscy? Wszyscy. Kontynuuj badanie Kurhanu. No to kontynuujemy. Weźmy tylko tutaj te rzeczy. Czy któryś z nich miał jakąś dużą broń? Chyba nie. To idziemy dalej. Tu jest coś bardzo... nie bardzo. Tu jest coś rzadkiego. Żużlowe szkło. Okruchy. Oczywiście okruchy. Zawsze się przydadzą. Skrzynie jakaś. Okej. O, i mamy broń. Zabiorę to. O, mamy broń, mamy broń. To mi się podoba. To mi się bardzo podoba. Zobaczmy, czy coś tu jest. Nie, tu nic nie ma. To możemy iść w tą stronę. I kontynuować badanie. Aha. Rozumiem, że... O-o. Może musimy zostawić tą broń. Bo jesteśmy zmuszeni tutaj... Hoppa! Skakać! Złapiesz się? Nie złapiesz się. O! Dobra, złapałaś się. Dobra. I tu do góry. Okej. Tu coś jest? Nie. O, tu wszystko jest rozwalone, słuchajcie. Tu będą pewnie kolejni. Użyj konsoli. Tu coś jest? Skrzynia z zapasami. Aha, a tam jakieś zapisy działań. Ale to weźmy tą skrzynię najpierw. Przepraszam was bardzo. Przepraszam was bardzo, musiałem odebrać telefon. Już idziemy do konsoli. Holo, co? Co to jest? To? Mapa. Mapa czego? Naszego świata. Planety Ziemi, Aloy. Świat nie jest płaski, jak myślałaś. Czemu miałabym tak myśleć? Podczas zaćmienia cień padający na księżyc jest zaokrąglony, więc nasz świat jest kulą. Ameryka? Czyli tak to wygląda. Z daleka. No, porozmawiamy o tym. Czyli układ teraźniejszy, tak jakby. Roboty Faro rozprzestrzeniały się.
oczywiście się zaczęło od Ameryki, nie? Kontynuuj badanie. No to idziemy dalej. Tu jak na razie cisza. Tu grzybki, na razie nam niepotrzebne. Skrzynia, bardzo chętnie. No to idziemy dalej. Wow. Co to jest? Jakaś wielka maszyna? Zaćmienie. Majstrują przy metalowym diable. Mam nadzieję, że nie chcą go obudzić. Ja też. Uwaga! Aha. Ups. Słońce idzie. Ups. Kolejny chłopisz. Ten może się poruszać. Zabij uśmiercacza i kultystów zaćmienia. No to tak. To powiem wam, że... troszeczkę Lipton. Bo nie ma tutaj gdzie się ukryć. A coś tylko trzech tu jest? A nie. Dobra, tu jest kolejny kopacz. Tu jest jakiś kolejny. Słuchajcie, może spróbujemy ich z góry wszystkich zdjąć. Co wy na to? Dobra. Widział mnie. No to siup. No to siup. Serio? O, fuck. Okej. To już wiemy, że za bardzo nie możemy stać na tej platformie. Myślałem, że ta platforma będzie dla nas bezpieczna. No, ale jak widać się myliłem. To będzie trzeba zdjąć tych kultystów jakoś naprawdę, żeby nie zauważył nas ten uśmiercacz. I później i tak zejść na dół, go załatwić. Dobra, pomiń. Może się poruszać. Zauważył. Damn it. No nie. Wow. To nie było zbyt mądre. Debil. Jakie to jest kurde. Dobra, i teraz mocna strzała. Jedź. Dobra. Teraz ta. Która od... Wow. Poczekajcie, tu jest ten. Kultysta. Fuck. Dobra. What? Czekajcie. Wow. Uwaga. Muszę coś tu zrobić. Dobra, tą strzałą.
Wow. Ała. Czeka. Nie mogę. Poczekajcie. Teraz coś może innego. Może to. Jakąś tą strzałę. Wow. Czekajcie, musimy zmienić. Jak to daje? Strzelaj! Trzeba rozwalić te działka. Nie mogę tych działek rozwalić, no. Żeż ja cię kręcę. To nic nie działa na niego. To może ta kula. Yeah. Nie, w ogóle nie działa. Prawie nie zadaje obrażeń. No nie, no! Czym ja mam do niego strzelać? Słuchajcie. Nie mam pojęcia. Dobra, pięknie. Dawaj. No to nie wykorzystałem tego, co mogłem zrobić. Dobra, ale już wiem przynajmniej, jak go tutaj podejść. Z której strony, że tak brzydko powiem. Dobra. Nie. Wow. Chociaż za dużo już życia nie ma. Ale my też sporo już wykorzystaliśmy naszych mikstur leczniczych. Wow. Jest! Ci żołnierze dawno temu musieli walczyć z setkami naraz? Setkami czego? Uśmiercaczy? Wow. To trochę współczuję. Masakra. Zobaczmy. Sporo rzeczy. No dobra, idziemy do centrum dowodzenia, tak? Pokój dowodzenia. Grube przejście było. To idziemy zobaczyć. Jeszcze głębiej jest ten pokój dowodzenia? Myślałem, że to już tu będzie. No to idziemy. Wow. Ale labirynt ta jaskinia. O, tu mamy jakąś skrzynię. Nie mam miejsca. Na co nie masz miejsca? A, na wywar regenerujący. To poczekaj. Zrobimy chlub. O, dziękuję. I aktywuj. Hologram jakiś. A, spotkanie. Dziękuję, doktor Sobek. Proszę usiąść. Co? Będzie pan jej dziękować po tym, co powiedziała? Doktor Sobek przedstawiła sytuację bardzo jasną, generale, i dała nam pewien wybór. Wypada podziękować. Ja tylko... To znaczy, mój Boże! Może odłożymy tę rozmowę? Nie będzie żadnej dyskusji. Widzieliście liczby.
Baro pokryje koszty, ale za jego forsy nie kupimy czasu, którego potrzeba na ukończenie nowego świtu. Czas będzie nas drogo kosztował. Oj, daj spokój. Jeśli ulepszymy flotę i jakoś złamiemy kody... Nie słuchaliście? Roboty nie będą już za was walczyć. W kwestii hakerstwa zbuntowany Rui jest prawdziwym mistrzem. Użyjcie jakiegoś automatu, a opanuję to i wyślę na was. Ale to oznaczałoby śmierć dla naszych cywili. Dowódcy, wróg, z którym walczymy, mnoży się szybciej niż nadążamy go zabijać. W dodatku żywi się naszą biomasą. Nowy świt to nasz jedyny ratunek. Jedyne wyjście. Jeśli damy karabin wszystkim cywilom dość silnym, by go udźwignąć, pokażemy im, gdzie jest spust i wyślemy na front? Jak ich do tego przekonać? Dając im to, za co warto walczyć. Nowy świt. Ściśle tajny program superbroni, który nas ocali. Jeśli uda nam się utrzymać na tyle długo, aby doktor Sobek zdołała go ukończyć. Wysłałem plik, który zawiera plan operacji Kosztowne Zwycięstwo. Plan operacji? Chyba masowego mordu. To wszystko, co nam zostało. Nie ma alternatywy. Doktor Sobek, na potrzeby projektu Nowy Świt skorzystamy ze zdemobilizowanego kosmodromu pod Bryce w stanie Utah. To duża maszyna. Kiedy pani zacznie? Ma pan już główną i rezerwową listę kandydatów. Większość to obcokrajowcy albo ludzie korporacji, więc wydostanie ich. Spokojnie. Stworzymy pani zespół. Na pewno. Do widzenia. Kosmodrom? Co to takiego? Co ci ludzie zrobili? Co zrobiła Elizabeth? Idź w górę szybu. No to idziemy. Coś nas tu jeszcze zaskoczy? Dobrze, że mogę stąd wyjść. Teraz muszę znaleźć ten kosmodrom, o którym mówili. Sprawdziłem dane i zlokalizowałem go. To dobra wiadomość. A zła? Znajduje się pod Cytadelą. Pałacem w zmierzchu. Ups. W stolicy Kardża Cienia. To raczej słabe miejsce. W pałacu roi się od agentów zaćmienia. Wielu z nich jest wysokiej rangi i wszyscy noszą fokusy. Gdy cię ujrzą, Hades też będzie wiedział. I znowu każe cię zabić, ale tym razem będziesz mieć na głowie całe wojsko Kardża Cienia. No to wyłącz ich fokusy. Już to robiłeś. To nie takie proste. Za dużo tutaj fokusów i wszystkie komunikują się między sobą, a razem z Hadesem tworzą infosieć. Infosieć? Co to? Wyobraź sobie ogromną, niewidoczną pajęczynę rozciągającą się nad całym krajem i łączącą fokusy, co umożliwia im porozumiewanie się na wielkie odległości. No dobrze, więc jak można zniszczyć tę sieć? Zniszczyć sieć? No nieźle. Tak. Istnieje sposób. Słaby punkt sieci. To idziemy. Prześlę lokalizację do twojego fokusa. Udaj się tam, a gdy będziesz w pobliżu, otrzymasz dalsze instrukcje. Okej. Nowy świt. Jaką broń skonstruowała Elizabeth? Udało jej się powstrzymać maszyny. Ale jej świat, jej cywilizacja uległa zniszczeniu. Mam nadzieję, że tym razem tak się nie skończy. Na pchebel ciemności nowa misja główna. Udaj się miejsce wskazane przez Silensa. Czyli słuchajcie, mamy teraz, mieliśmy iść do kosmodromu, ale na początku Aloy chce się pozbyć fokusów przeciwników i będziemy spróbowali niszczyć tą sieć tych całych fokusów. Miejmy nadzieję, że to się uda. Wierzymy w to, że się uda. Ale teraz ja wam bardzo dziękuję za uwagę. W tym miejscu skończymy ten odcinek. W następnym będziemy kontynuowali tą historię. Zobaczymy, co będzie dalej. I za ten odcinek wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnych materiałach. Hej!